Hej wszystkim, z tej strony Ania, witam Was w ostatnim filmie z serii Daily u mnie na kanale i są to ulubieńcy roku 2022, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was oczywiście serdecznie do oglądania. Pragnę podkreślić, że są to kosmetyki, które w tym roku mi się najlepiej sprawdziły i ja uważam je za najlepsze. I polecam sobie wziąć coś do jedzenia oraz picia, ponieważ podejrzewam, że ten filmik może być z tych dłuższych. Ulubieńców podzieliłam na dwie główne kategorie, jest to pielęgnacja oraz kolorówka. Na pierwszy rzut lecimy z kategorią pielęgnacja i zaczniemy sobie od pielęgnacji twarzy dokładniej. I tutaj mam produkt, który zaczęłam stosować już jakieś dobre pół roku temu i wprowadziłam do mojej pielęgnacji retinoidy. Dokładnie Retinal i mam tutaj taki z Basic Lab, jego koszt to 145 zł. On ma stężenie retinalu 0,07%. Jest ono przeznaczone do wieczornej pielęgnacji cery szyi oraz dekoltu, wykazuje skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwtrądzikowe i ten kosmetyk zagęszcza skórę, widocznie ją odmładzając. Ja kiedyś miałam podejście, ale do retinolu. Nie dość, że źle użyłam tego produktu, bo użyłam go wtedy, pamiętam, przez pewien okres czasu za dużo i możecie sobie tylko wyobrazić, jak moja cera wyglądała w tamtym momencie. Była to istna tragedia. Suchość, pieczenie. Ja sobie myślę, Boże, czemu wszyscy tak ten retinol chwalą, jak to kurde kompletnie nie działa. Co się potem okazało? Wasza Ania używała go źle, bo nie zdawała sobie sprawy z tego, że trzeba go wprowadzać stopniowo do swojej pielęgnacji. I w tym przypadku, jak już wiedziałam, jak używać tego produktu, no to efekty mamy na mojej twarzy i są po prostu zdumiewające. Ja jak zaczynałam go stosować, to używałam go raz w tygodniu, potem stopniowo tą częstotliwość zwiększałam. Obecnie stosuję co dwa dni i dla mnie to jest wystarczające. Pamiętajcie też, że przy używaniu retinalu musicie pamiętać o SPF-ie i to jest obowiązek, konieczność. W sumie zawsze powinniście pamiętać o SPF-ie, nie tylko jeżeli używacie takich produktów. I na samym początku oczywiście miałam tą skórę taką inną, dziwną. W pewnym momencie w ogóle była ona jakaś cienka. Ja się przestraszyłam, co się z nią dzieje. Potem przeczytałam, że to jest normalne. Naprawdę z moją cerą jest 100 razy lepiej. W przyszłym roku zamierzam już stosować retinol. Jestem serio zachwycona tym produktem i ile on zmienił w mojej pielęgnacji. Stosowałam go regularnie i tutaj też moim zdaniem regularność jest kluczem do sukcesu. To, co zaobserwowałam, to na pewno redukcja przebarwień, też zmarszczek, jest skóra bardziej wygładzona, wygląda lepiej, lepiej się prezentuje. O tym produkcie wspominałam Wam ostatnio w Denku Kosmetycznym i mowa jest tutaj o tym brązującym balsamie z Liren. Boże, zajebisty produkt. Dokładnie on się nazywa brązujący krem nawilżający do ciała z organiczną wodą kokosową, Mocha Cream. Kosztuje on 24 zł i jest to produkt wegański. Opalnizna uzyskana za jego pomocą utrzymuje się tak około 3 dni. I to nie jest produkt, który Was opali tak mega mocno. On zapewnia taką skórę muśniętą słońcem. I co mi się w nim najbardziej podoba, że on nie brudzi ubrań i też nie robi smug. Jedynym minusem jest jego zapach, bo pachnie on trochę jak taki typowy samoopalacz. Kojarzycie ten zapach, jest on dosyć specyficzny, więc o tym Was informuję. Ja sobie ten produkt używałam co kilka dni i ta opalenizna się może trochę nadbudowywać, ale w dalszym ciągu uważam, że nigdy tym produktem nie osiągniecie tak ciemnej opalenizny, jak jesteście w stanie osiągnąć za pomocą typowego samoopalacza. To jest raczej produkt taki bardzo łagodny, więc jeżeli się boicie używać samoopalaczy, szukacie czegoś bardzo takiego delikatnego, strzał w dziesiątkę. Polecam serdecznie. Ja to kiedyś mówiłam, ale ja o moje stopy muszę bardzo mocno dbać. I nie róbcie teraz sobie tutaj żadnych podtekstów, broń Boże. Muszę je nawilżać, rozumiecie sprawę. I w tym roku dorwałam takie masło do stóp. Jego koszt to 10 zł, więc jest mega tanie, opakowanie jest duże, jest bardzo wydajne, bo musicie go użyć naprawdę niewielką ilość. I co to w ogóle jest za produkt? Jest to masło do stóp, które zawiera wartościowe składniki, takie jak masło shea, olej awokado, wosk pszczeli, dzięki którym dostarcza suchej skórze stóp bogatej pielęgnacji, przywracając jej miękkość i elastyczność. Ma też w składzie mocznik oraz glicerynę, które utrzymują optymalne nawilżenie skóry. I ja Wam powiem, że serio, tego produktu wystarczy użyć niewielką ilość i stopy są jak nowe. I też uważam, że odkąd go używam, to moje stopy się aż tak szybko nie przesuszają, jak to miało miejsce kiedyś. I oprócz tego, że możecie go używać jako krem do stóp, możecie też zrobić z niego maskę, też on się świetnie w tym temacie sprawdzi. Więc tak, kolejny ulubieniec tego roku i taki game changer, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację moich stóp. I kolejny kosmetyk, który chcę Wam przedstawić, jest z marki, którą poznałam w tym roku. Nazywa się ona Nume,
A sam kosmetyk jest to krem pod oczy Super Combo Eye Cream. Jego cena to 35 zł. Jest to krem między innymi z peptydami, miłożębem japońskim oraz kwasem hialuronowym. Ma on zapewniać rozjaśnienie tej okolicy pod oczami, też niwelowanie opuchlizny i też zmniejszać zmarszczki oraz skórze łapki. Jest to krem bardzo lekki, ja go używam głównie w mojej wieczornej pielęgnacji, ale wydaje mi się, że na dzień też on sprawdziłby się super właśnie przez tą swoją lekkość i to, że nie obciąża on tej okolicy. Faktycznie, jeżeli chodzi o efekty, to ta skóra tutaj jest bardzo ładnie wygładzona, też nawilżona. Jest też niedrogi, bo 35 zł, a jest też w miarę wydajny, naprawdę. Nie oczekujcie też od tego kremu, że on Wam zniweluje cienie pod oczami, bo absolutnie tego nie zrobi, ani też ich moim zdaniem nie zmniejszy, ale już wpływ na opuchliznę oraz na to, jak ta okolica wygląda, ma i to bardzo pozytywny, dlatego też, jako że go używałam przez większość tego roku, znajduje się on właśnie w tym filmiku i mogę również Wam serdecznie go polecić. I teraz lecimy z kolorówką i w tym przypadku będą się Wam tutaj oprócz przebitek samych produktów pojawiały przebitki, jak te kosmetyki wyglądają na twarzy, jak się prezentują z bliska, z daleka, efekty przed, po. Wszystko Wam tutaj pokażę, ponieważ no, nagrywałam testy tych produktów i po prostu takie przebitki mam, więc oczywiste jest to, że ich użyję. Na pierwszy rzut idą podkłady, mam czterech faworytów i zaczniemy sobie od niekwestionowanego zwycięzcy tego roku, czyli podkładu Eveline Better Than Perfect. Jego cena to 32 zł, jest to nawilżająco kryjący podkład z formułą, która ma być odporna na ścieranie. Ma on w składzie też składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy i kolagen roślinny, które nawilżają i regenerują skórę i też naturalny skwalan, który zapewnia jej miękkość oraz elastyczność. Jak ja testowałam dla Was ten podkład, to chodziło się jeszcze wtedy w maseczkach i pamiętam, że przygotowałam taki test, z którym właśnie sprawdzałam jego trwałość i cały dzień spędziłam w maseczce. On ma ultra mocną trwałość. Serio, tak jak mówił producent, ani się on nie odbija, ani nie transferuje. Jest to podkład bardzo lekki i komfortowy, który nie wchodzi w zmarszczki, przepięknie wygląda, zapewniając efekt drugiej skóry. Bardzo łatwo się też go aplikuje, można budować jego krycie, wygląda przebosko na skórze i nawet po czasie też wygląda świetnie. I w sumie taka jedna uwaga, którą do niego miałam i mam w dalszym ciągu, nie czuję po nim takiego efektu nawilżenia, ale cała reszta, jeżeli chodzi o jego plusy, to jest to podkład nie do zdarcia, jest świetny i bardzo go lubię i uważam, że w pełni zasługuje na miejsce właśnie w tym rankingu. Kolejny podkład jest z marki NAM, on się nazywa Real Skin Foundation. Jest to niby seria limitowana, ale ja go w dalszym ciągu widzę w szafie i na stronie internetowej marki NAM, więc dlatego też o nim wspominam. Mam nadzieję, że nam mnie posłuchało jakimś cudem i go nie wycofię, bo jest to świetny podkład, fantastyczny. Kosztuje on 60 zł i jest to podkład o wegańskiej formule z kwasem hialuronowym, tapioką oraz z wyciągiem z trzech rodzajów ryżu. Jest dedykowany cerze normalnej, tłustej oraz mieszanej, czyli mojej. Jest to podkład, który ma faktycznie taką formułę, która jest niewyczuwalna i bardzo komfortowa na skórze. Przyjemnie się go nosi, też pięknie tą skórę wygładza i wyrównuje jej koloryt. Nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla porów, też się nie ciastkuje i podobnie jak ten z Eveline, tworzy taki efekt drugiej skóry. Tutaj mamy już troszeczkę niższe moim zdaniem krycie niż w przypadku Eveline, jest ono maksymalnie średnie, wręcz bym powiedziała, że bardziej takie naturalne, dzienne i on też jest podkładem, który trochę ciemnieje, ale jego wygląd na skórze i to, że on ma takie bardzo naturalne to wykończenie, nie jest to produkt taki typowo matowy, faktycznie ja bym powiedziała, że to jest efekt takiej prawdziwej skóry, jak wskazuje jego nazwa i był to podkład, którego w tym roku też bardzo dużo używałam. Na miejscu trzecim znalazł się podkład, który testowałam dla Was w tym miesiącu i jest on na tyle fajny, że uznałam, że muszę Wam o nim powiedzieć. Mowa tutaj jest oczywiście o tym podkładzie z Hean Renew. Już mi tutaj zeszła cała nazwa, niestety. Kosztuje on 35 zł i jest to podkład, który zapewnia efekt takiej cery, która wygląda bardzo promieniście, nawet po całym dniu. Ja często we vlogmasach w nim występowałam i moim zdaniem na cerze on wygląda pięknie. Nie wygląda on sucho i też nadmiernie się nie wyświeca, co przy mojej cerze mieszanej jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Ładnie stapia się on ze skórą, nie podkreśla zmarszczek ani porów i naprawdę przepięknie wygładza. Do jego minusu zaliczyłabym to, że jest to podkład, który ma krycie niskie, maksymalnie średnie, więc jeżeli szukacie na przykład czegoś bardziej kryjącego, to on raczej odpada. Wiadomo też, że przy cerze mieszanej oraz tłustej będzie on wymagał przypudrowania w ciągu dnia i ma też on spoko trwałość, nie jest ona najgorsza. Wiadomo, że
że może Wam on zejść z tych newralgicznych punktów, takich jak nos czy broda, ale to jak pięknie wygląda na cerze, to jest cudo. I ostatnim podkładem, który uważam, że zasługuje na atencję w tym filmie, jest Rimmel Kind and Free. Jego cena to 45 zł. Jest to wegański podkład nawilżający, wyrównujący kolory skóry, odpowiedni dla skóry wrażliwej. Jest mega lekki. On zapewnia taki efekt drugiej skóry. Nie uzyskacie tutaj jakiegoś mocnego krycia. Raczej bym powiedziała, że to krycie jest średnie w stronę niskiego. Bardziej bym tutaj powiedziała, że ten podkład wygląda jak taki krem BB. Z tego, co słyszałam, to obecnie są jakieś nowe odcienie tego podkładu u nas w drogeriach, więc super. Bo ja pamiętam, że brałam najjaśniejszy odcień 150 Vanilla i on był dla mnie idealny latem, jak moja cera była troszeczkę bardziej opalona, a w zimie no to musiałam go oczywiście nakładać też na szyję, no bo on troszeczkę też ciemnieje, więc bardzo się cieszę, że pojawiły się też nowe odcienie tego podkładu w końcu. Jest to podkład o takim bardziej mokrym wykończeniu i tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o ten jego stopień krycia, to on nie zakryje Wam wszystkich niedoskonałości, więc również, jeżeli szukacie czegoś o mocniejszym kryciu, to z tych podkładów bardziej bym się skupiła na przykład na Eveline. Tu jeżeli macie coś większego, to myślę, że on tutaj tego nie zakryje i nie ma się co oszukiwać. Jest to jak dla mnie, tak jak mówiłam, podkład o wykończeniu bardziej naturalnym, coś pomiędzy kremem BB a podkładem. Z podkładów teraz skaczemy sobie do kategorii korektory i mam tutaj dwa produkty, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Pierwszym z nich jest jakby korektor pasujący pod ten podkład z Eveline, o którym Wam mówiłam. I mowa jest tutaj o Liquid Camouflage. Jest to wersja wodoodporna, nowa, która pojawiła się w tym roku. Jego cena to 26 zł. Jest to nowa odsłona tego korektora o tej samej nazwie, który był już wcześniej w szafie Eveline z taką czarną nakrętką. Zawiera w swoim składzie składniki aktywne, które skutecznie pielęgnują cerę, takie jak olejek jojoba, witamina E, witamina B5, masło shea czy kwas hialuronowy. Jest to korektor, którego wykończyłam już w tym roku kilka opakowań. Używałam go non-stop, jest po prostu świetny. Uwielbiam go, jest lekki, komfortowy, zapewnia taki, no, niski w stronę średniego, maksymalnie stopień krycia. Większych cieni pod oczami Wam on nie zakryje, ale za to wygląda naprawdę nieskazitelnie. I powiem Wam jeszcze tak, że jeżeli chodzi o kolorek 03 Soft Natural, jest to odcień, który po prostu idealnie pasuje pod mój kolor skóry. Wygląda on naprawdę bardzo ładnie. U mnie naprawdę on się sprawdził prześwietnie. Myślę, że najlepiej świadczy o tym fakt, ile jego opakowań w tym roku zużyłam. A drugim korektorem, o którym chcę Wam powiedzieć, jest produkt, który testowałam Wam ostatnio i po prostu przepadłam. Jest to korektor z Claresy High Cover Lover. Jego cena to 18 zł. Jest to korektor, który jest bardzo lekki, komfortowy, który nie daje uczucia ściągnięcia. Przepięknie się stapia ze skórą. Nie ciemnieje i też nie wchodzi w zmarszczki. Ja go mam w odcieniu 22 i jest on bardzo jasny. Ja bym bardziej powiedziała, że tak przy jednej warstwie jest to krycie niskie, przy dwóch maksymalnie średnie. Nie jest to na pewno korektor, który świetnie się sprawdzi na niedoskonałości. Z większymi sobie on absolutnie nie radzi. Jeżeli chodzi o takie mniejsze, czy to jakieś zaczerwienienia, to wyrównuje je w stopniu bardzo dobrym. I też nie będzie to dobry korektor dla osób, które szukają czegoś o bardzo mocnym kryciu. No niestety, tak jak mówiłam, on z dużymi cieniami pod oczami sobie nie poradzi i ich nie zakryje. I on, podobnie jak ten korektor z Eveline, jest bardzo bliski mojemu ideałowi. Nie dość, że cena jest bardzo przystępna, bo kosztuje on poniżej 20 zł. Jest często na promocji, jest bardzo łatwo dostępny, bo znajdziecie go w Hebe. To jeszcze przepięknie wygląda pod oczami, nawet po całym dniu. Dlatego też musiałam Wam o nim wspomnieć. Jeżeli chodzi o palety cieni, nie mam tutaj nic do pokazania, ponieważ nic w tym roku też mnie jakoś szczególnie nie zachwyciło. Były dobre paletki, ale nie było nic rewolucyjnego, dlatego też pogadamy sobie teraz o tuszach do rzęs i mam tutaj jeden, który moim zdaniem po prostu ten rok wygrał. Ja go mam teraz też na rzęsach. Jest to Rimmel Thrill Seeker. Jest to tusz wydłużający i zwiększający objętość rzęs. Kosztuje on 50 zł. On tak pięknie wygląda na rzęsach. Przepięknie je rozdziela i pogrubia. Nie skleja też ich i nie tworzy grudek. Na rzęsach wygląda przepięknie i faktycznie robi taki efekt wow. Jeszcze ma on dosyć taką precyzyjną szczoteczkę, która pozwala dotrzeć nawet do każdej najmniejszej rzęsy tutaj od wewnętrznej strony. Też się nie osypuje ani nie rozmazuje. Jest bardzo trwały i zapewnia piękny efekt przyciemnienia rzęs i to oko faktycznie po użyciu tego tuszu jest jeszcze bardziej otwarte. Uwielbiam, kocham, po prostu przepadłam.
super produkt. I powiem Wam szczerze, ja myślałam, że żaden tusz mnie w tym roku nie zaskoczy, bo ja jestem, jeżeli chodzi o tusze, również bardzo wymagająca. A tu taki hit kupiony z przypadku, dosłownie, bo był na promocji i uznałam, że chcę Wam go przetestować. Teraz przejdziemy sobie do brwi i mam produkt do ich stylizacji i jest to to mydełko z Eveline So Fluffy. Jego cena to 28 zł. Jest to mydełko w takiej żelowej konsystencji. Jest ono przeźroczyste, więc będzie pasowało pod każdy kolor włosków. Ma ono bardzo dobrą trwałość, po całym dniu brwi nadal są na swoim miejscu. Podoba mi się to, jak bardzo prosto się z tego produktu korzysta i też nie tworzy się biały nalot, ani też żadne grudki, jak to ma często miejsce w przypadku jakichś innych mydełek. Bardzo mi się też podoba to, że wystarczy tutaj niewielka ilość tego produktu, aby te brwi utrwalić. A i zaznaczę Wam jeszcze jedną rzecz w przypadku tego produktu, jak i wszystkich innych produktów do stylizacji brwi w tym typie, żeby nie przesadzić z ilością tego produktu, bo wtedy efekt na brwiach będzie odwrotny. One będą zbyt mocno obciążone tym produktem i po prostu nie będą się trzymały. Musicie tutaj dać sobie taką optymalną ilość, niedużo naprawdę wystarczy i efekt jest po prostu murowany, dosłownie. Dlatego tak, jeżeli chodzi o brwi, to jest mój ulubieniec tego roku. Pudru nie mam żadnego Wam do pokazania, bo nic mnie w tym roku jakoś szczególnie nie zaskoczyło, przykro mi, ale za to mam rozświetlacz. Przepiękny, z ostatniej limitowanej kolekcji Belle dla Biedronki. Jak on jeszcze jest dostępny, to lećcie i go kupujcie, bo to, jaki efekt on zapewnia na twarzy, to jest po prostu efekt wow. Musicie go użyć naprawdę niewielką ilość, a on tak przepięknie się błyszczy. Jest cudowny. On daje taki efekt tafli z lekkimi drobinkami. Jego cena to 15 zł. On się też utrzymuje przez cały dzień i nie traci na swojej intensywności. Można go też używać jako, wiecie, taki błyszczący cień do powiek i też dobrze współgra z innymi produktami. Jest cudowny, piękny i wspaniały. Zobaczcie to opakowanie, to jest produkt sypki. On starczy na bardzo długo, będzie mega wydajny, więc za 15 zł myślę, że się opłaca. Ja w tym roku pokochałam płynne formuły, jeżeli chodzi o róże oraz bronzery i mam tutaj takie dwa. Pewnie się domyślacie, bo ich używam non-stop, odkąd je kupiłam i są to te płynne produkty Znam. Jest tutaj bronzer oraz róż. Opowiem Wam o nich pokrótce, mam je też oczywiście dzisiaj na twarzy. Są boskie. Ich cena to około 43 zł. Dostaniecie je zarówno przez stronę internetową sklepu Nam, jak również w Rossmanie. Jeżeli chodzi o róż, ja go mam w numerku 1. Jest on serio bardzo fajnie napigmentowany, wystarczy go użyć niewielką ilość, ale też mimo to, że ta jego pigmentacja jest spoko, nie idzie sobie nim zrobić krzywdy z prostego powodu, ponieważ on się bardzo dobrze po cerze rozprowadza. I dzięki temu, że jest to właśnie produkt płynny, on daje bardzo naturalny efekt na skórze. Utrzymuje się on przez cały dzień i też bardzo dobrze współgra z innymi produktami. Jedyne, co muszę zaznaczyć, że jest to róż, który posiada w swojej formule drobinki, więc jeżeli nie lubicie takiego efektu, to on dla Was odpada. Mimo wszystko ja uważam, że ten efekt rozświetlenia jest malutki, ale jednak on występuje. To nie jest taki typowo matowy produkt. Jeżeli chodzi o ten płynny bronzer, to ja go również mam w odcieniu numer 1. Jest to produkt, który według mnie też zapewnia taki bardzo naturalny efekt na skórze. Możemy go sobie dobudowywać, ale podobnie jak w przypadku różu, nie jesteście w stanie sobie moim zdaniem nim zrobić krzywdy. Też bardzo ładnie się go po twarzy rozprowadza, nie tworzą się żadne plamy. On się świetnie sprawdza do konturowania, ale nie tylko, bo ja również go używam sobie jako cienia do powiek i w tym celu też jest rewelacja, daje on wtedy taki bardzo delikatny, naturalny efekt i jest to też produkt matowy. Uważam, że praca na płynnych produktach jest mega szybka i komfortowa i przyszedł już czas niestety na ostatnią kategorię w naszych dzisiejszych ulubieńcach i są to produkty do ust i zaczniemy sobie od konturówki. Tej z Maybelline. Ja o niej Wam już ostatnio w kilku filmikach wspominałam, że jest to taki produkt, który jest w moim takim ulubionym trio do ust i nazywa się ona Color Sensational i dokładnie chodzi mi tutaj o kolorek Dusty Rose 50. Jej cena to 28 zł. To jest dla mnie konturówka idealna, bo nie dość, że ma przepiękny kolor, to jeszcze tak ślicznie wygląda na ustach. Idzie nią bardzo łatwo i szybko usta wyrysować i co najlepsze, ona ma też bardzo wysoką trwałość. Ja ją stosuję albo jako bazę pod moją pomadkę, albo po prostu solo. I w obu przypadkach, jeżeli używam jej solo, to trwałość jest bardzo dobra, a jeżeli używam ją jako bazę, to ona jeszcze bardziej przedłuża trwałość innych produktów, które mam na ustach. Nie zjada się brzydko, dla mnie jest to ideał, jest dostępna jeszcze w różnych innych odcieniach, jednak 50 to jest mój zdecydowany faworyt. Jeszcze lubię odcień 56, ale 50 forever in my heart. I przyszedł czas już na ostatni produkt, który będzie omawiany w naszym dzisiejszym filmie. Jest to produkt, który jedni albo kochają, albo nienawidzą. Ja jako, że są to ulubieńcy, to jestem po stronie tych, którzy ten produkt kochają. Jest to pomadka Maybelline Vinyl Ink w kolorze 35 Cheeky.
Jej koszt to 60 zł. Jest to płynna pomadka, która łączy w sobie blask i długotrwałość. Ja stosuję sobie tą pomadkę solo albo jako topper na inną pomadkę i ona faktycznie zapewnia taki efekt delikatnego blasku. Jej długotrwałość w moim przypadku jest znacząca. Serio, utrzymuje się bardzo długo na ustach, ale też trzeba wiedzieć, jak tej pomadki używać, ponieważ jak jej użyjecie sobie za dużo, no to efekt będzie wręcz moim zdaniem odwrotny. Ja zawsze używam tej pomadki w bardzo małej ilości. Jest ona też bardzo komfortowa na ustach, ale jakbym miała zrobić porównanie pomiędzy tą wersją winylową a matową, to matowa zdecydowanie, jak już zastygnie na ustach, to się nie odbija, a w przypadku tej winylowej minimalnie może się ona odbijać. Jednak ja uważam, że jej trwałość jest świetna i też na moich ustach ona bardzo dobrze wygląda i mi się też bardzo podoba efekt, jaki tą pomadką możemy uzyskać. Dobrze, kochani, ja już przedstawiłam Wam moich ulubieńców, to by było tyle w tym filmie. Wy oczywiście w komentarzach też możecie się podzielić Waszymi ulubieńcami tego roku. Chętnie poznam też jakieś Wasze kosmetyki, które się świetnie u Was sprawdziły. Z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w przyszłym roku, w styczniu. Buźka, do zobaczenia. Muah.